Jak wygląda poznański rynek muzyczny, powiedz proszę? Winylowy. Coraz lepiej wygląda, coraz więcej ludzi słucha i coraz więcej ludzi już się nie śmieje, widząc nas z rozstawionych z płytami. Widzą, że to jakby wraca, no i przekrój ludzi, którzy słuchają, jest od najmłodszych dziewczyn, które do mnie przychodzą takie po 17-16 lat, poprzez ludzi, którzy tworzą muzykę i samplują z płyt winylowych, po ludzi starych, którzy kiedyś swoje kolekcje wyprzedali, gdzieś tam powydawali, pozostawiali na śmietnikach, teraz wracają i kupują z wielkim sentymentem i trochę z żalem, że jednak dali się namówić na wyrzucenie tego, czy tam wydanie komuś, nie? No i tak się jakby rysuje nasz rynek tu poznański. Chociaż no jeszcze na pewno nam daleko do Warszawy czy do Krakowa, gdzie tych ludzi naprawdę jest sporo, którzy słuchają, nie? Ale jest coraz lepiej. Coraz lepiej, tak. Coraz więcej ludzi, coraz więcej stałych klientów, którzy po prostu szukają dobrych, fajnych płyt i to jest ich sposób na spędzanie wolnego czasu, nie? Kolego serdeczny, z czym ty tutaj na tą giełdę winylową przychodzisz? Cześć, tutaj pan Winyl, Winylowo TV. Dzisiaj jestem kręcony przez kontener TV. Pozdrawiam kontenera. Słuchajcie, płyta Poeci wydana nakładem Winylowo Records i współpracy 247 Records i współpracy White House, czyli wrocławskiego duetu Magiera i Laska, którzy wyprodukowali bity i są pomysłodawcami tego albumu zatytułowanego Poeci. Na tej płycie znajdziecie ileś tam utworów, których teraz chciałem tak szybko policzyć, ale mi nie wyszło. Pewnie jest ich 5, 9, 13, 17 utworów polskich na czołowych raperów, na przykład Lili, Don Guralesco, Luka, Peja, Łony, Niemego, Tau, którzy śpiewają polskich poetów, znaczy hip-hopują, rapują, zarapowywują polskie wiersze Mickiewicza, Krasickiego, kogo tam jeszcze, Wyspiańskiego, Nowika na przykład zrobiła Wyspiańskiego, a Fokus całujcie mnie wszyscy w dupę tu Wima. Bardzo fajny. Tu mamy egzemplarz Mozaika, taki wypadek przy pracy podczas tłoczenia. Tak się zdarzyło, że przy tłoczeniu płyty czarnych i kolorowych było takie przejście i się zrobiło to, no właśnie pomieszanie kolorów, piękno czerwono-czarny i biało-czarny. Ten to jest naprawdę super. To po prostu w czasie produkcji takie to wyszło. Jest ich tylko 28 takich sztuk unikalnych, o unikalnym wzorze. Jako że jestem trendnym kapitalistą, to sprzedaję jako rarytasy.